Zapraszam różnych bohaterów, zarówno dla mnie, jak i dla uczniów, ponieważ te osoby osiągnęły wiele w życiu, tak jak Paweł Urbański, po raz pierwszy osoba niewidoma zdobyła Kilimandżaro. Krzysztof Jędrzejewski, który będąc olbrzymim biznesmenem kalibru jednego z 50 najbogatszych, może działać społecznie i działa i rzeczywiście wpływa aktywnie na wiele społecznych akcji. Profesor Andrzej Blikle, który osiągnął tak wiele będąc osobą kultury, honoru i uczę przez to naszych uczniów, że mogą mieć wielkie marzenia, że mogą być ludźmi charakteru, mogą mieć wielkie marzenia i sięgać po wypełnienie ich. I to kosztuje dużo, ale warto jest żyć marzeniami.